Rosja nigdy nie była zainteresowana separatyzmem krymskim z jednego podstawowego powodu. Rosja nie chciała okupantów, Rosja chciała mieć kontrolę nad całą Ukrainą. Teraz mamy do czynienia z pewną wyraźną zmianą. Rewolucja, Euromajdan były szokiem z punktu widzenia prezydenta Putina. Okazało się, że Janukowycz, który skutecznie został w grudniu skierowany na taką ścieżkę postępującej wasalizacji, ten olbrzymi kredyt, którego nie zdążył w sumie odebrać, te obniżki ceny gazu, ta izolacja ze strony, postępująca izolacja ze strony Zachodu, to się wszystko rozsypało jak domek z kart. Rosja początkowo myślała o tym, aby kontrolować całą Ukrainę. Potem pomyślała, no w takim razie trzeba podzielić tę Ukrainę, dążyć do federalizacji, wymusić poprzez protesty, wymusić poprzez antymajdany taką sytuację, w której władze w Kijowie zmuszone będą zaakceptować zmianę konstytucji, która spowoduje, że Charków, Donieck, Odessa będą miały bardzo duże uprawnienia. Bez względu jaka druga, trzecia, czwarta, piąta rewolucja zwycięży w Kijowie, to zawsze poprzez tę grę interesów z oligarchami, zawsze poprzez te regiony wschodnie i południowe, które wytwarzają gro ukraińskiego produktu krajowego brutto, będzie można wpływać na Kijów. No ale to się także nie udało. Dzisiaj już możemy całą mocą powiedzieć, że separatyzm na wschodzie i na południu Ukrainy nie przeszedł. Nie było na to zapotrzebowania społecznego. No i Rosja została tylko z tym Krymem. Krymem, który oczywiście z jej punktu widzenia najlepiej byłoby skonfederalizować z Ukrainą, utrzymać w ramach Ukrainy, ponieważ wówczas tym Krymem można szantażować Ukrainę. W momencie, gdy Krym zostanie oderwany, w momencie, gdy Rosja albo uzna niepodległość, albo ogłosi, że jest to kolejny podmiot Federacji Rosyjskiej, wówczas traci się, i tutaj Bukowski ma rację, jak rozumiem jego logikę, wtedy Rosja traci instrument oddziaływania. Powiedzmy sobie to otwarcie. Ukraina bez Krymu, Ukraina z oderwanym Krymem, jest Ukrainą dużo bardziej prozachodnią, dużo bardziej zdolną do prowadzenia koherentnej polityki proeuropejskiej. Ukraina wreszcie bez Krymu, i to jest fundamentalne zagrożenie, jakie stoi dzisiaj przed władzami rosyjskimi, Ukraina z oderwanym przez Kreml Krymem jest Ukrainą trwale wrogą wobec Rosji. Dzisiaj Rosja, decydując się na oderwanie Krymu, tak naprawdę prowadzi do sytuacji, w której będzie miała nad Dnieprem w ramach ukraińskiej elity politycznej, ale również wśród nastrojów przeważającej części ukraińskiego społeczeństwa, może nie na wschodzie, ale już w centrum, no i na pewno na zachodzie, społeczeństwo sobie skrajnie wrogie. Znaczy, Putin tak naprawdę zabija rosyjski soft power, zabija to, co przez Rosję przed lata miała, to poczucie bliskości Rosjan i Ukraińców. W imię czego? I to jest dobre pytanie. Dzisiaj wyraźnie widać, że Rosja idzie w kierunku aneksji, anschlussu Krymu. Moim zdaniem, jako nagrodę pocieszenia. To znaczy, widzą, że nie mogą przyjąć całej Ukrainy. Widzą, że na rynku wewnątrzpolitycznym, czy w wymiarze wewnątrzpolitycznym w Rosji może to być odebrane jako przejaw wielkich słabości. Pamiętajmy, elita rządząca Rosją ma taki jeden punkt, którego się skrajnie boi. Oni się boją tych wszystkich kolorowych rewolucji. Oni się bali Egiptu, oni się bali Syrii, oni się bali Ukrainy 10 lat temu, oni boją się tym bardziej Ukrainy dzisiaj. Dlatego, że oni się boją tego, że któregoś dnia ten ruch protestu przyjdzie pod ścianę Kremla. Że któregoś dnia Rosjanie, którzy oglądają obrazki z Ukrainy, pomyślą, skoro prokurator generalny Ukrainy żyje w takim ZUS-ie, to w jakim ZUS-ie żyje prokurator generalny Federacji Rosyjskiej, prawda? Więc wydaje mi się, że dzisiaj pójście na Anschluss, na pognięcie Krymu, jest tak naprawdę nagrodą pocieszenia. Jest tak naprawdę z punktu widzenia rosyjskiej strategii próbę przekonania rosyjskiego elektoratu, że coś tam uzyskaliśmy. Że owszem, rewolucja zwyciężyła wroga nam, owszem, nie udało się destabilizować Ukrainy, uzyskać instrumentów, ale chociaż uzyskaliśmy Krym, który przez wieki był rosyjski.